Witam Was w czwartym dniu. Czwartym dniu wyzwania, czyli rewanży. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakiś grat pada na zewnątrz. Dobra, zobaczmy, co to my tutaj mamy. Dobra, nie mają lekarza, więc generalnie jedziemy. Dobra. Robimy sobie Yunana. Jest druga dobra rzecz. Jest druga dobra rzecz. Arię. Dobra. Zanim uruchomimy Arię. Dobra. Dobra, jak dla mnie to teraz... Tutaj wrzucimy bramę. Tutaj zdejmujemy. Wszystko łatwo i pięknie. Aczkolwiek trzeba przyznać uczciwie, że ma wolnięcie. Grad daje, ja nie wiem, czy wy to słyszycie w ogóle, czy nie. Dobra, to było proste. Z tego względu, że chociażby chciałbym sobie tutaj dać większą szansę. Dać większą szansę na... No to, żeby jakoś ugrać coś, bo gram tęczą, nie? Dobra, co tutaj mamy? To mamy. No i znowu mamy zieleń. Dobra, jest świetnie. Tutaj zrobić? Zdjąć kogo? Zdjąć? Oto jest pytanie. Wydaje mi się, że zdjąć niego. Następnie jeszcze raz Gefion. Nawet nie za bardzo mam co komentować wam. Zobaczymy, jacy będą kolejni przeciwnicy. Dobra, tutaj mam taki minus, że nie mam zdjęcia statusów.
z tamtej strony. Welcome bastards. Dobra, i co my tutaj możemy zrobić? Kombo sprowokować. No. To na pewno. Możemy zrobić tak. Na pewno hel. Według mnie trzeba zrobić tak i wrzucić status rany. Według mnie nie powinien nikogo skończyć teraz. Dobra. Teraz się trzeba zastanowić, co my tutaj możemy zrobić. Zrobimy tak. O, świetnie, hel. No i tak się zastanawiam. Czy groźniej będzie, będzie ninja? Ja myślę, że sobie zablokuję tę stronę. Nie wierzę, żeby coś poszło w ninja. Tutaj ewentualnie, dobra, przeanalizujmy szybko, z kim my tutaj graliśmy. Smoki. Przede wszystkim nie ma lekarza. Włączyłem szybko Yunana i już zaczęli tracić HP. Dobra. Jakie karty są najlepsze w obronie? Na pewno Korok jest niezły, na pewno Kilher. Myślę, że Vela. Dobra, pierwsza moim zdaniem do zmiany jest Kadilen. Zdecydowanie najsłabsze ogniwo. Warto może poszukać lekarza zielonego jakiegoś. Ewentualnie za Jean-François, ale to też nie jest zła karta. Idziemy dalej. Tutaj. Co to w ogóle jest? Dandre? All allies with clean sable status alignment. Affects defense get 50% defense. Nie wiem, dobra, no stwierdzam, że to trochę może dla testu to został włożony tutaj, no. No ale ogólnie, no... No ogólnie tak. Ona obniża obronę przeciwko naturze, ona przeciwko ogniowi, a on na wszystko. I tak naprawdę ktoś, coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zajęczyca najlepszą kartą tutaj.
Dobra, tutaj z kolei co? Pojedynek nie był taki łatwy, ponieważ ja nie mam zdjęcia statusu na przeciwniku. Bo tak sobie ustaliłem warunki gry. Ale w swoim mniemaniu wystarczyło mi włączyć opóźniającą telurię zdjąć. I tyle w temacie. No według mnie do zmiany jest Mitsuko. No to co, bo zdejmuję buffy. Nie wiem, Mitsuko, Seshat i ewentualnie, no nie wiem, no jak ninja zostawić, nie wiem, Mitsuko, Seshat według mnie. Dobra, mamy jeszcze jeden pojedynek. Oj, tutaj mamy kontrę, nie jest dobrze. Jakoś trzeba będzie z tego wybrnąć. Jakoś by trzeba było z tego wybrnąć. Dobra, robimy tak. Robimy tak. Że szybko podjęło się środka. Co by tutaj zrobić, no? A może Ariel uda się zdjąć? Ile mam minus do ataku? Minus 20, próbujemy. O nie! O no! Aleśmy się wpierniczyli, dobra, trochę z nim rozgramy jeszcze. Dobra. Poczekamy teraz na to, co zrobi ten. Z drugiej strony nie ma co. Przygotujemy sobie gefę. Jakby nie, jakby to już wskrzesi. Dobra, berę, tak. Tak naprawdę to już jest poza metami. Dzisiaj mamy 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4. My revenge. Dobra, 5 wygranych dzisiaj. Na czysto. Dobra, dzięki. Na razie.